Te pierwsze zwierzęta transgeniczne, które zrobiono w 1982 roku, to były, jak powiedziałam, myszy, miały specyficzny hormon, hormon wzrostu, szczura. Potem zaraz urodziły się myszy z hormonem wzrostu człowieka. One nie były wielkości człowieka, one były większe po prostu. I to były zwierzęta zrobione dla doświadczeń, czysto doświadczalne, żeby po pierwsze nauczyć się techniki, dlatego powiedziałam, były to myszy, bo my na myszach najwięcej zrobiliśmy doświadczeń na świecie. Po drugie, żeby się zorientować, czy rzeczywiście wprowadzony transgen działa, jak on działa, z jaką wydajnością. Może warto wrócić jeszcze do tej opowieści o tym, że my wprowadzamy obcy DNA, wprowadzamy obcy gen i nie kontrolujemy, co z nim się dalej stanie w tym zarodku. W związku z tym on łączy się w sposób chemiczny z własnym DNA zarodka w różnych jego miejscach, w różnych miejscach tego własnego DNA. I tu genetycy potwierdzili obserwacje dawniejsze i wyraźnie uzyskali także takie dane, że w zależności od tego, w którym miejscu własnego DNA przyłączy się obcy DNA, w którym obszarze, aktywność tego obcego DNA może być bardzo różna, od bardzo niskiej do bardzo wysokiej. My nad tym do dzisiaj nie panujemy, gdzie on się przyłączy. W związku z tym, jeżeli rodzi się zwierzę transgeniczne, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaką ma aktywność transgen, ten gen, który wprowadziliśmy. To jest kwestia przypadku. W związku z czym to właśnie, tego właśnie dowiedziano się na myszach transgenicznych i wtedy bardzo szybko ludzie zaczęli się zastanawiać, czy byłby sens robienia transgenicznych innych zwierząt. I ponieważ były dostępne geny hormonu wzrostu z bardzo różnych gatunków, bo to jest gen taki zachowany w ewolucji, podobny w różnych gatunkach, wiadomo jak go znaleźć, wiadomo jak go wydzielić z DNA danego gatunku, no to pierwszy pomysł był taki, żeby właśnie, jeżeli może być większa mysz niż mysz normalna, to może być większa krowa, większa koza, większa owca. Wiadomo również, że u ssaków zwiększa się produkcja mleka, czyli że będzie to zwierzę, które będzie z punktu widzenia gospodarczego, ekonomicznego, z punktu widzenia agrorolnictwa, że ono będzie po prostu dla nas wygodniejsze, szybsze, lepsze w obsłudze, no bardziej wydajne. To jest to nasze dążenie do stałego podwyższania, doskonalenia, podwyższania różnych wydajności. No i zaczęto robić tak właśnie, krowy, owce, kozy, króliki i badać, co się stało, za każdym razem wprowadzając do nich hormon wzrostu z bliskiego jakiegoś innego gatunku. Dzieją się rzeczy różne, właśnie dlatego, że my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co dalej się stanie z genem wprowadzonym do zarodka. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo często te zwierzęta, które szybciej rosną, są również chore, ponieważ naruszamy równowagę genetyczną w danym organizmie. My jesteśmy wszyscy przygotowani genetycznie do pewnych rozmiarów. Średni człowiek ma wymiar pewno 1,70 m wzrostu i pewno 70 kg wagi. I teraz wiemy nawet no, z życia ludzi, że jeżeli się przekracza te granice, to wiele organów nie nadąża. Jeżeli się przekracza właśnie w tym kierunku zwiększenia masy i zwiększenia wzrostu, to wiele organów, serce, nerki, wątroba nie nadążają. A w tych organach hormon wzrostu w żaden sposób nie tak zwiększa ich wydajność pracy, jak gdyby. No więc to są zwykle zwierzęta chore. Na przykład wyraźnie widać to było na świniach. Świnie chorowały na choroby reumatyczne, były ruchowo upośledzone w związku z tym, na choroby kośćca. Było widać, że robimy im krzywdę również w tym sensie produkcyjnym. Nawet gdybyśmy patrzyli tylko egoistycznie z naszego punktu widzenia, to nie były świnie, z której byłaby lepsza szynka, mówiąc brutalnie. W związku z czym tych doświadczeń zaniechano. Zaniechano ich również, tych z hormonem wzrostu. Zaniechano ich również dlatego, że wzbudziły one protest, nawet powiedziałabym konsumentów, a na pewno obrońców przyrody, ponieważ ludzie nie byli pewni, czy mają ochotę jeść mięso pochodzące ze zwierząt, którym wszczepiono dodatkowe geny hormonu wzrostu. Przy konstruowaniu zwierząt transgenicznych właściwie podstawową sprawą jest, jak już mówiłam zresztą, regulowanie aktywności transgenu, tego, któregośmy podali, którym dodaliśmy do transgenicznego zwierzęcia. I tu okazuje się, że znowu wiedza genetyczna się przydaje, ponieważ ludzie dawno już odkryli, że w cząsteczce DNA
cząsteczka DNA składa się z tej części genowej, kodującej, a dalej po obu stronach części kodującej, dalej ciągnie się cząsteczka DNA, w której zawarte są sygnały, która sygnalizuje organizmowi, komórce, czy dany gen ma pracować, ma być aktywny w tej komórce, czy nie. To skomplikowane zagadnienie, my je wciąż jeszcze badamy, tej regulacji aktywności genu. No i teraz wiemy wszyscy, że składamy się z różnych tkanek, z różnych narządów i ponieważ to się różnie, to się zróżnicowało w trakcie naszego życia, no to jesteśmy również pewni, że w każdym z tych narządów działają inne geny. Dzięki czemu one działają? Jedne milczą, a drugie działają. Tym się różni wątroba od nerki. No to dlatego one różnie działają, że różne sekwencje sygnałowe, różne odcinki sygnałowe DNA, różne sygnały zawarte w budowie cząsteczki DNA mówią danemu genowi teraz działaj, a teraz nie. I gruczoł mleczny ssaka jest też takim narządem, w którym działają bardzo określone geny. Działają dlatego, żeby w składzie mleka ssaka znajdowały się określone białka. Mleko jest dlatego pożywne i dobre dla niemowlęcia, dla malutkiego zwierzęcia, że tam jest dużo różnych białek, a jest ich dlatego tyle i dlatego są określonymi białkami mleka, że otoczone są te geny tych białek, otoczone są sekwencjami, które mówią, te geny mają działać. Więc wydało się dość prostym pomysłem, ale dla mnie nosi on charakter pomysłu z zakresu fantastyki naukowej, żeby wstawić gen, który nas interesuje, w okolice tych odcinków, które sygnalizują, ten gen ma działać w gruczole mlecznym. Czyli sygnały z gruczołu mlecznego dołączyć do genu, który chcemy, żeby działał w gruczole mlecznym, który nigdy nie był obecny i jego aktywność nie przejawiała się w gruczole mlecznym. Można zrobić krowę, można zrobić kozę i to jest zrobione. Są dziesiątki w tej chwili na świecie żyją takich zwierząt, które w swoim mleku wytwarzają białka, które mają znaczenie terapeutyczne. W Anglii jest takie, w Wielkiej Brytanii, w Szkocji jest takie stado kóz, które mogą zapewnić zapotrzebowanie całej Wielkiej Brytanii na lek, który się nazywa TPA. To jest tkankowy aktywator plazminogenu, białko pożyteczne w leczeniu stanów pozawałowych, jak gdyby rozpuszczające zakrzepy. No i są sobie kozy, stoją one w szczególnie chronionej i trzymanej w szczególnych warunkach oborze. Te kozy się doi i w ich mleku znajduje się lek dla człowieka. I to jest najbardziej w tej chwili używany jak gdyby kierunek, stosowany kierunek produkcji, wytwarzania zwierząt transgenicznych. To są ssaki i w ich mleku wytwarzane są białka. Jest 3-4 takie rodzaje białek, ludzkie białka. One tym zwierzętom nie szkodzą, one się rozwijają normalnie przez całe życie. Oddają swoje mleko tak jak każdy mleczny ssak i z tego mleka okazało się, że w sposób bardzo rutynowy można to odrębić bardzo czyste leki i to jest na pewno dużo tańsze. Chcę powiedzieć w tym momencie również, że w transgenizacji zwierząt przyszła w sukurs tutaj też technika klonowania, ponieważ jak się raz uzyska dobre transgeniczne zwierzę, gdzie gen rzeczywiście działa z dużą aktywnością, a powiedziałam już, że to jest przypadek, raz się tak zdarza, a raz nie, to dobrze byłoby to zwierzę rozmnożyć, żeby dalej jego potomkowie byli tak samo dobrzy. I najbardziej skutecznym sposobem uzyskania potomków dokładnie o tych samych cechach jest nie krzyżowanie tego zwierzęcia, bo zawsze dojdzie ojciec, który ma, czy matka, która ma inne cechy, tylko klonowanie.